Cześć, witamy Was w kolejnym vlogu. My już jesteśmy łódką pod domem, jak widzicie. I Hubert się dzisiaj bierze za jej wyczyszczenie, bo zobaczcie, po 3 miesiącach pływania po Mazurach i stania tak naprawdę w portach mazurskich. W portach mazurskich zobaczcie, jak ona wygląda. Cała jest żółta, obklejona trawami, glonami. Jest niesamowicie brudna. Bym musiał wyjść jeszcze na górę, to tam od tych wszystkich liści z drzew, które lecą, to po prostu aż takie zacieki powstały. No i to musimy wszystko doczyścić, nie? No właśnie. Także pokażemy Wam, jak już będzie domyta. Jeszcze z tej strony Wam pokażę. Tu żeśmy troszeczkę rzeczy porobili w naszej przyczepie od naszego ostatniego vloga. Zobaczcie, montowaliśmy, mamy nową instalację zrobioną. Mamy nowe obrysówki, wszystko LEDowe. Nowe wózki mamy zamontowane. O, zobaczcie. Także to wszystko musimy wyczyścić. Zobaczcie, pamiętacie, jak ona się świeciła? Miała położoną ceramikę i tak dalej. Musimy ją dopracować, żeby na Chorwację była czyściutka. Hubert! Żeby była czyściutka. Zobaczcie, ta z tyłu panel ze światłami. Też wszystko w LEDzie jest zrobione. Także generalnie mamy przyczepę jak nową. Przyczepę jak nową i bierzemy się za sprzątanie. Zamówił taką chemię do mycia teoretycznie tirów. Dimmer, tak polecaliście w którymś vlogu. I popryskał, ale niestety jakby sam oprysk nic nie daje i musimy, że tak powiem, wziąć to wszystko na gąbeczkę i po prostu ten pierwszy brud zmyć. A chyba Hubert dalej dopiero tak ewentualnie jeszcze, nie? No nie, muszę sobie mocniejszy roztwór zrobić. Albo mocniejszy roztwór. Tardza taka, nie wiem co to jest. No brud taki, nie? Po schodzie tylko trzeba szorować. Zrobimy mocniejszy roztwór. No dolej tam trochę tego, tej chemii i będzie lepiej. Także słuchajcie, będziemy mieć na pewno 3-4 dni pracy nad łódką. Fajnie się pływało, sprzątało się na bieżąco, ale teraz ją trzeba doprowadzić, żeby była tak jak nowa. Dobra, zobaczcie, godzina roboty jakaś jest tak. To białe jest już prawie idealnie czyste. Tu Wam pokażę. O, tak jak było wcześniej zabrudzone tutaj i tu już takie żółte praktycznie, to ta część jest już bielutka, ładna. To czarne trochę się zmatowiło od słońca, bo jak wiecie albo nie wiecie, jak ktoś jest nowy u nas na kanale, to w tamtym roku przed Chorwacją łódka była polerowana, no ale tak zeszło, tak już się kolor zmatowił przez praktycznie 3 miesiące w wodzie. No i po Chorwacji już nie był taki idealny, no bo sól i tak dalej to jednak robią swoje. No ale tak to wygląda. Tu jest jeszcze niemyte nawet. Zobaczcie, jaka jest różnica nawet. To jest niemyte. To widać dokładnie takie kropki jakby od wody. A tutaj jak jest już umyte. Tu jest jeszcze niedokładnie. Ale tu jak jest umyte, to jest mega mniej te kropki widać, że tak powiem. Nie jest idealnie, ale spróbujemy to przypolerować i powinno być dobrze. Tutaj tak samo z tyłu rufę już umyliśmy. Ona zeszła idealnie, bo też na wodzie mieliśmy problemy, żeby ją ładnie umyć. O, i tutaj fajnie widać to właśnie. Zobaczcie, widać odcięcie pomiędzy umytym a nieumytym, nie? Także schodzi ładnie. No pewnie mi to zajmie jeszcze dobre kilka godzin, żeby to zrobić. No ale jak się bawi, to trzeba też czasami posprzątać po sobie, no nie? No, także robimy dalej i się słyszymy później. No dobra, jak widzieliście, to wczoraj ją umyliśmy, ale tutaj taki... Znaczy wczoraj myliśmy. Myliśmy, no. Poschodziło pięknie wszystko. Tutaj jest super, pięknie. Tylko czarny kolor jest taki matowiony.
Tutaj jest coś, najlepiej jest tu chyba taki kawałek jest, że faktycznie aż się odbija, widzicie? Tutaj poniżej liter. A tak to jest taki, no średni. Znaczy słuchajcie, no przede wszystkim jest tak, że słońce jak na łódkę działa na kolor czarny, to on się po prostu wybarwia i robi się taki spłowiały i tak dalej. No i teraz ten kolor musimy wydobyć. Ja pożyczyłem wczoraj szlifierkę kątową, taką rotacyjną od... To nie jest szlifierka kątowa. To jest do polerowania coś, tak, to się inaczej nazywa. No. Generalnie z gąbkami mam drugie jeszcze futro. Mam pastę i będziemy dzisiaj z Hubertem polerować te elementy, tak żeby one też świeciły tak jak w tamtym roku. To było przed naszym wyjazdem na albo do Chorwacji. Do Chorwacji. Więc słuchajcie, pokażemy wam jaki będzie efekt końcowy. No wczoraj napracował się Hubert cały dzień ją mył praktycznie. Madzia po południu przyjechała, też mu pomagała. No a dzisiaj się bierzemy za kolejne elementy i środek będzie sprzątany, pewnie Hubert też dzisiaj, nie? No Madzia dzisiaj miała przyjechać. Madzia ma przyjechać też dzisiaj, także będzie się bierała za środki. Asia wczoraj czyściła materace dziobowe, myła je też po całym sezonie i zapuszczała takim specjalnym mleczkiem do skór. Więc wszystko będzie, mam nadzieję, gotowe dziś, maksymalnie jutro, bo we wtorek już wyjeżdżamy właśnie do Chorwacji. No, a mamy czwartek. Mamy czwartek, także mało jest czasu. Dobra, no to my się zabieramy za pracę i pokażemy wam efekt końcowy, jak to będzie wyglądało. Nałożoną tutaj pastę. W tym momencie tu spróbujemy zrobić sobie jakiś tam element, tak żeby zobaczyć jak to wychodzi. Ważne jest, słuchajcie, żeby taką pastę nie puszczać teraz polerki, tylko po prostu przyłożyć i teraz dopiero włączyć, nie? No ciekawe, co to z tego będzie. No zobaczymy. Może wydobędziemy tą głębię. Ona polerowana była w tamtym roku, tak? Cała. Więc dzisiaj tylko tak naprawdę pastowanie i polerowanie jej. W sensie wyciąganie kolory. Także zobaczcie, jak mamy łódkę, to nie tylko przyjemności spływania, ale też trzeba nad nią popracować, żeby ona wyglądała. Żeby po kolejnych 5 latach była praktycznie taka, jak żeście kupili. Także trzeba troszkę czasu poświęcić na utrzymanie takiego sprzętu. No i my właśnie chcemy, żeby nasza łódka po 2-3 latach była taka sama, jakbyśmy ją kupili, a nawet słuchajcie, moi drodzy... No ładniejsza, bo kupiliśmy ją zmatowioną. Się dokłada coś jeszcze. No. Kupiliśmy ją bez steru strumieniowego. Dołożyliśmy ster strumieniowy, także różne rzeczy się dokłada. Także się może okazać, że kupujecie łódkę, słuchajcie, nie wiem, 10-letnią. Ona jest prawie warta tyle co nowa. Ale jak kupujecie nową w salonie, to tak naprawdę one są gołe. No, trzeba dokładać. Trzeba dokładać rzeczy. Popływacie, tak jak przyczepę. Popływacie rok na przykład. Zobaczycie, czego wam brakuje. Co byście jeszcze chcieli mieć na swojej łódce. No i wtedy tak naprawdę dbacie o to, żeby to dołożyć, nie? No zobaczymy. Nie. Coś to dużo. Ale ona tak szybciej chyba chodzi faktycznie. Dobra, my się tu uporamy i będziemy się słyszeć później. Zobaczcie, my tak już tu z grubsza zrobiliśmy. I taka jest różnica. Mam nadzieję, że to widzicie dokładnie. Tu jest oczywiście niepolerowane, tu jest już polerowane. Czyli pastowane. Pastowane, no. Tak nie polerujemy, tylko pastę kładziemy i... Czekaj, odsuń się. No już widać, wcześniej widzieliście, jak się odbijała, a teraz już jak w lustrze. Także myślę, że jest efekt spoko i będziemy zadowoleni. No już patrz, jak tu staniesz, patrz w kamerze jak wygląda.
No, pokaż. Patrz, widać normalnie jak w lustrze. No, no. No. Będziesz pan zadowolony. Tak. Po majstrowemu. Dobra. Będziesz pan zadowolony. Zobaczcie, ta strona jest zrobiona. Już się błyszczy. Tu ja jestem. A to ja. A tu dziadek. A to ja. Także jest pięknie. Jest super. Ta strona druga się już kończy. Tata tu jeszcze... To się kończy, to się kończy. Tata się kończy razem z tą stroną. Razem się kończą już. No. Ale też już jest ładnie. Nadia już przyjechała, się zajmuje środkiem. A ja chodzę i dyryguję. No, zobaczcie, jak super jest. Jak w lustereczku. Nie jechałeś tu jeszcze. Gdzie? Fantastu? Nie, ja się kończę. Tu jest tata jeden, a tu jest tata drugi. Tata, pomachaj. O. To z tej strony też się słabo widać, tam gdzie jest. No, pokazywałem. Zapolerowane, że tam można machać. Tak. Dobra, zobaczcie, tutaj zdjęliśmy wykładzinę z podłogi w łodzi. Tak to wygląda pod wykładziną. Trochę się zaczęła sypać nawet chyba. Guma. I to czarne to jest właśnie guma. Gdzie to trzeba wysprzątać. Także już mamy odkurzacz. Środki wszystkie. I będziemy czyścić. A dół się tam czyści. Madzia robi. Już jest prawie kuchnia cała gotowa. Lodówka umyta. Także będzie czyściutko. Super. Idę wam pokazać. Madzia posprzątała dół. Wszystko pięknie wymyte. Szafeczki ładnie poukładane wszystko. W łazience tak samo odkurzone, przetarte. Lustra pomyte. Schody wymyte. Ja tutaj działam u góry. Madzia działała na dole. Madzia już skończyła. I teraz się bierzemy razem tutaj za górę. Już trochę odkurzaczowałem. Że tak powiem, odkurzałem. Trochę skórę przemyliśmy już, ale mamy jeszcze jeden specjalny taki środek, żeby sobie ją przemyć. I co? No i łódkę skończymy. I tam czeka później na jutro druga rzecz, którą będziemy myć jeszcze raz, bo już się wtedy nie domyłem, co pamiętacie, bo mnie burza złapała i tak to jakoś wyszło kiepsko, więc jeszcze przemyjemy raz. No dobra, także tu zamykam, my idziemy na obiad i sprzątamy dalej. Dobra, zobaczcie, 17.30, zaczęliśmy lekko po 12, no ale środek jest skończony, góra też, szyby wszystkie pięknie wymyte, wszystko się błyszczy, o, kluczyki muszę zabrać, tu się zamknie chyba. I ten, i będziemy jeszcze bimini zakładać, tylko niech przeschnie. Tutaj skóry wymyte, podłoga wymyta, dlatego musi przeschnąć jeszcze chwilę. No i będziemy zamykać. Tata wziął bimini. To takie tylne, co jest tutaj, ten daszek. Próbujemy to umyć, bo się trochę od wilgoci przybrudziło, jak stała na Mazurach przez 3 miesiące. To wiadomo, czasami poopadało i tak dalej i trochę zaszła. No to zostaw to, tu będziemy jeszcze szli na dół, to duży. Dobra. No to tyle. Skończyliśmy w większości. Dzięki Madzie za pomoc. I idziemy do domu. Jeszcze wam z tej strony pokażę, jak wygląda. Normalnie jest dwa kolory bielsze po naszych zabiegach, także myślę, że możemy być zadowoleni. Dobra, jeszcze tylko tutaj rufę umyjemy, bo na rufie jeszcze trochę brudu, ale musimy stąd zejść, po prostu przemyjemy takim płynem i ten spłukamy wodą i będzie gitarka. Także dobra. A jeszcze zobaczcie, teraz wam pokażę, jak to już wszystko przeschło. Jak ładnie kolor głębi odzyskał. Jest już taki praktycznie jak był w tamtym roku. Już nie jest taki matowy. Widzicie, ja tutaj idę i mnie normalnie widać. A widzieliście jeszcze, jak to rano wyglądało. I przejdę się tak dookoła, żeby było widać. Także dookoła jest taka ładna. Tutaj o. Dookoła jest taka ładna. Tu jest tylko coś, ale tutaj jest. Nie mogliśmy tego doprowadzić. Tutaj taka o. Tutaj trochę przydrapaliśmy gdzieś. I tutaj jest wodą. To już jest brudne, bo z góry kapało, jak myliśmy. Dobra. I tutaj jest najładniej.
Zobaczcie. Super to widać. Jak w lusterku. Dobra. Madzia kończy rufę i lecimy. No moi drodzy, na koniec żeśmy jeszcze wyprali bimini. To jest bimini akurat nie przednie. I tam mamy drugie bimini tylne. I teraz właśnie suszymy to na koniec dnia jeszcze w słońcu. Jutro będziemy to jeszcze zapuszczać takim specjalnym preparatem, żeby woda przez nie nie przeciekała, jakby deszcz padał i tak dalej. Także mamy taki kupiony specjalny preparat. Za chwilę Wam pokażę jeszcze jaki. Można sobie śmiało go dawać do rzeczy takich jak na przykład dywaniki w łódce, ponieważ jak wchodzicie i nie wiem, z kąpielówek tam czy ze stroju kąpielowego powiedzmy ścieka, no to dywaniki na łódce nie wchłaniają wtedy, słuchajcie, wody. I to jest taki preparat, on się nazywa Smart Fabric, to jest firma Biocot. I tu macie akurat do góry nogami naklejka przyklejona. Także rozcieńcza się to delikatnie z wodą i po prostu robi się taka powłoka antywodna. Także pozapuszczaliśmy już dywaniki. My już mamy łódeczkę prawie gotową. Tam w tym momencie Hubert z Madzią i Zasią poszli zapinać, raczej poszli zakładać właśnie dywanik. Ten już zapuszczony. A ja tu właśnie działam jeszcze z tymi bimini. No dobrze, słuchajcie, to jeszcze coś tam pewnie dogramy i będziemy kończyć tego vloga. Dobra, słuchajcie, po łódce Hubert bardzo ładnie dopracował przyczepę. Umył ją z każdej strony. Także jest, słuchajcie, przygotowana do wyjazdu, jest czyściutka. Oczywiście pewnie na trasie się nam trochę pobrudzi, ale mam nadzieję, że nie będzie deszczu. Także wszystko idealnie. Nawet zobaczcie, opony zapuszczone preparatem do właśnie opon. A teraz słuchajcie, Asiula zaczyna pakowanie. Cześć. Tak, jest mi tu tak gorąco, że nie wiem, czy mam to pakować, czy mam stąd uciekać, ale jak już tu przyniosłam, to chociaż część muszę zrobić. Dobrze mi się sprawdziły w drodze do Hiszpanii takie pudełeczka do lodówki, bo mi się nie przesuwały tam rzeczy, nie otwierały lodówki po drodze i nie wypadało mi to. Więc tym razem zrobię dokładnie tak samo. Tu sobie już na dół coś tam powsadzałam. Na sam dół schowałam czekolady. Może Maria ich tu nie znajdzie. No, to już je znalazłem. Już je znalazłem. Już je znalazłeś, dobrze. No tu mamy jakieś tam serki, jogurty. Słuchajcie, bierzemy trochę sera żółtego, bo u nas ten ser żółty to idzie na kilogramy. Masełko, jakieś, nie wiem, serki wiejskie. No, jakieś takie drobiazgi. Jeszcze będzie jedna półeczka, którą zostawię na wędlinkę, ale to dopiero w ostatnim momencie. No i co? No trochę bierzemy tego jedzenia ze względu na to, że strasznie nie lubię chodzić po sklepach na wakacjach, kiedy człowiek zamiast, wiecie, zająć się, nie wiem, przyjemnymi rzeczami, to musi myśleć, że jeszcze trzeba iść do marketu gorąco, targać te siaty i to wszystko. Chociaż wiadomo, że na Chorwacji jest też trochę takich lokalnych produktów, które tak bardzo lubimy, że no nie obejdzie się i tak bez wyprawy do sklepu. Więc na pewno jeszcze Wam tam pokażemy trochę ze sklepu, no ale trochę rzeczy biorę trochę zamarynowanego i zamrożonego w już takich porcjach też w pudełkach mięska takiego na grilla, bo tego mi się też tam później nie chce przyrządzać, więc trochę tak z lenistwa. Czyli co, karkuwa? Karkówkę mam polędwiczki na szaszłyczki, co tam jeszcze, jakiegoś filecika i mięsko na spaghetti. Hubercik pewnie na pewno ugotuje spaghetti. No i tyle właściwie, słuchajcie. Nie ma tego aż tak strasznie, tragicznie dużo chyba. No. No, tu mamy w szafeczkach też już powkładane jakieś tam płatki do mleka, herbaty, przyprawy, jakiś ryż, makaron, wiadomo, takie rzeczy. Tu też mamy jakieś przyprawy. Górna półeczka to znowu jakieś tam, wiecie, woreczki, folie, tego typu rzeczy. Worki do lodu, nie? Tak. No tu mamy zmieszczone kubeczki. W tamtym sezonie kupiłam jeszcze takie bez nóżek kubeczki i wyobraźcie sobie, że wszystkie musiałam wyrzucić, bo nam popękały. Na tych łączeniach, na tych zgrzewach po prostu wszystkie popuszczały.
Ostały się tylko te na nóżce, no więc mamy trochę mało, nawet jeździliśmy dzisiaj za kubeczkami, ale nie udało się nic sensownego wypaczyć, więc jest trochę musiałam wsadzić trochę jednorazowych kubków, no bo nie udało mi się nic fajnego dzisiaj kupić. No i co, to już Wam kiedyś pokazywałam, ale tak otworzę jeszcze. Tu mamy jakieś, wiadomo, sztućce, noże, korkociąg, takie pierdołki. Następna szuflada, no to tu mi się udało pomieścić też jakąś miskę. To oczywiście zestaw niezbędny, bo nie wożę ze sobą suszarki. Mam nadzieję, że gdzieś uda nam się rozwiesić sznurek. No, ale kemping, na który jedziemy, to jest mocno zalesiony, także tak, bez problemu, drzew jest dużo. No mówiłam, że biorę mięsko na saszuczki, więc mam też patyczki. Tu jakieś ściereczki, tu wiadomo, jeszcze chochelki nie mam tutaj, muszę ją przynieść, żebym sobie nie zapomniała. O, tu od razu gąbeczka jedna i płyn. To się dobrze sprawdza w takim miejscu. No i co? Tu mamy naczynia, miseczki. No i wzięłam też trochę papierowych talerzyków na grilla, bo tak myślę, że po drodze wiadomo, że będziemy musieli zostać na nockę, nie wiadomo jak będzie z dostępem do wody, więc w razie w wykorzystamy papierowe talerzyki. Tu mamy półeczkę, w której trzymam różne takie swoje pierdółki, jakieś tam serwetki, świeczki, takie ozdóbka, rzeczy. Ozdóbki. Ozdóbczonka. No i co, tu zabieramy ze sobą, właściwie to nie wiem, czy nam się przyda, czy nie, ale to tu jest po prostu jako zestaw do przyczepy, więc ja tego w ogóle nie zabieram do domu. Może się przyda, może się nie przyda, miejsca nie zajmuje, więc to tu zamykam. Czyli patelnia spaj. Tak. I tortownica, ale nic nie będę piekła, od razu mówię. Chociaż na warzywa, na grilla, a tam chyba mamy jakąś miskę. I cargo. No i cargo nasze. Toster, patelnia, garnki. Tak. Czyli taka podstawa. Miseczki jakieś dodatkowe. Uj, ten materac, to mój szybko. Więc teraz tylko postaram się... Tu trzeba pamiętać do trasy, żeby powciskać zabezpieczenia, wtedy szuflada nie ucieka. Tak, no i co? No i właściwie kawka obowiązkowo. Kawka obowiązkowo. Nie, ten jeden słoik to ci starczy? Starczy. No to dobrze, tak ci starczy. Starczy. No, przyczepkę już mamy tu całą w środku, też wymytą, wysprzątaną. Wczoraj mama Mariusza mi pomogła, więc dziękuję bardzo, bo ogarnęłyśmy to wszystko pięknie. Tu jest też już łazieneczka wysprzątana, czeka na wniesienie rzeczy do środka. Chłopaki już pownosili chyba pod łóżka stoły, stołki, leżaki. Tak, 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 to wszystko jest uzupełnione. Tak, więc zostało tam dołożyć jeszcze trochę rzeczy, bo jedziemy w dwie rodziny i z racji tego, że mamy trochę więcej miejsca, to moja siostra ze szwagrem przywieźli nam swoje rzeczy do spakowania. To Wam pokażemy. I one stoją tam. Pod wiatą. Takie drobiazgi mi podrzuciła po prostu, żeby się jej lepiej jechało, więc ja to muszę gdzieś schować. No ale my mamy dużo miejsca, bo jeszcze w Tauregu miejsca, mamy duży bagażnik, gdzie praktycznie jest na pusto. Mamy bagażnik ten górny na dachu. On jest bardzo mocno pojemny. No i słuchajcie, Madi, która jest gotowa do wyjazdu już właściwie 3 dni i już robimy przygotowania, tak? Bo sprzątanie łódki, wyciągnięcie przyczepy z miejsca, na którym stała, wymycie i tak dalej. Więc ona już chodzi gotowa do drogi. Pilnuje. Pilnuje, żeby czasem jej ktoś nie zapomniał. Hubert wczoraj sprzątał samochód, zdążył go posprzątać. Madi siadła od razu na fotelu dla kierowcy i już mu tam sierści zostawiła, bardzo się ucieszył z tego powodu, ale ona pilnuje, po prostu jest zdenerwowana całą sytuacją, bo ona wie, że my się szykujemy do drogi, a ostatnio 2 razy została, nie było jej na 2 ostatnich wyjazdach z nami i ja myślę, że po prostu ona się boi, żebyśmy jej nie zostawili tym razem i tak pilnuje, chodzi zdenerwowana, widzę to po niej, że jest po prostu taka... No, nie swoja. Tak, tak, zestresowana trochę. No i tak wcześniej może zaczęliśmy te przygotowania i tak ten stres się jej przedłuża, ale no zobaczcie, gorąco jej tu, ale po prostu siedzi z nami, pilnuje, żeby jej czasem nie zostawić. Jak sprzątałyśmy z mamą przyczepę, to też tu było tak gorąco, ona siedziała
albo z jednej strony na łóżku, albo z drugiej strony nie dało się jej wyrzucić, bo no ona musiała być też tutaj pilnować. Otworzymy bagażnik. Madi w bagażniku. Ona jest gotowa. Dobra, no, no to my się co, bierzemy... Ja się biorę za robotę. Za dalsze pakowanie. Za dalsze pakowanie. Może jak spakuję to wszystko, upchnę lodówkę, to jeszcze wam pokażę może, jak to się fajnie wszystko zmieściło. A jak nie, to gdzieś po drodze, jak będziemy nagrywać vloga, to też pewnie lodówka się przewinie, żebyście widzieli, jak to wszystko wygląda. No jeszcze tu nie mam też wszystkich rzeczy, więc... No jeszcze dodatkowo ubrania. Jakieś piwko, jakiś szampan. Jakieś piwko, jakiś szampan, jakieś winko, no. Jakiś whiskacz, no. Wszystko się zmieści na pewno. Dobra. No i ubranka oczywiście. No to do później. Do później. Dobra, zobaczcie, co my tutaj mamy. Dzisiaj jest 24. Jeszcze jutro wyjazd, a jeszcze wam chciałem pokazać, co sobie jeszcze ogarnęliśmy na wyjazd. Wypożyczyliśmy sobie Sea-Doo Sparka 60-okonnego. Od chłopaków z MM Jet Ski i będziemy sobie śmigać jeszcze w Chorwacji na takim sparku, także będzie łódka, przyczepa, skuter, także myślę, że będzie ekstra i będzie co pokazywać, także jeszcze zaraz może zdejmę pokrowiec, zobaczycie, jak wygląda. Dobra, zobaczcie, taki ładny niebieski spark. Także będziemy testować na wodzie, to wam powiemy, jak to działa w ogóle i czy 60 koni wystarcza, żeby się fajnie pobawić. No, Tomek go będzie ciągnął, mówisz? Nie, właśnie, Tomek go będzie ciągnął za Fordem Focusem, także chyba nie będzie miał ciężko, bo to razem z przyczepą 300 kg waży raptem. Jak podpięliśmy do Tuarega, to nawet nie było czuć, że się ma przyczepę za sobą. No, ale... Także ja ciągnę jacht, Hubert ciągnie kemping, a Tomek będzie ciągnął skuter. No. Także będzie zestaw piękny. Dobra, no to co, no to w ogóle wszystko w tym vlogu z przygotowania naszego do wyjazdu. Jak się wam podobało, no to pamiętajcie, rowery, żeby... Rowery. A, no jeszcze rower wrzucimy na łódkę, ale to już nie będziemy może nagrywać, bo będzie ciemno. No, ale to jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie, żeby łapkę w górę zostawić, no i koniecznie śledźcie, bo myślę, że vlogi z Chorwacji będą mega, także do zobaczenia w odcinku z trasy, bo jutro rano jakoś o 7 wyjazd, także